Siema, tutaj Spartiatix, a dzisiaj gramy sobie czym wyjść z brązu Katariną. Na brązie oczywiście, no bo czym wyjść z brązu? Nie będę się nagrywał. Dużo ludzi ma z tego problem, ale trudno. Także gramy sobie na brązie czym wyjść z brązu Katariną. Wziąłem sobie runy drugiego tieru chyba, także no nie radzę brać run, które są tutaj na koncie, ale no właśnie. Przypominam o zostawieniu suba na kanale, zostawieniu oceny. Nie, Grzysiu? Tak. No, Grzysiu się to potwierdza. Także właśnie. Dobra. Co do Katariny, kurde, tak myślałem sobie, czy nagrać z tym hextechem, który ludzie tak... Fuck, moja myszka. Co ludzie tak często budują. No nie wiem, czy to nagramy w sumie, bo nie jestem pewny, jak to działa. Chyba pójdę sobie pod klasyczny build. I tak będziemy bardzo dużo robić. Ta Katarina jest strasznie silna, także no, nie bójmy się. Nie bójmy się tego słowa, jest bardzo silna. Fuck. Co on wziął? A, Q chyba wziął na pierwszy level, dobra. Będzie mi trochę łatwiej. Nagrywałem niedawno fulladę Katariny na kanał, także zobaczcie sobie ją. Zobaczcie sobie tą fulladę kartę. Fuck, ile mi zadał. Jak wbiję pierwszy, drugi level, to mogę go zabić chyba. On flashnął chyba, tak? On flashnął ode mnie? Chyba ta, więc także to jeszcze łatwiej. Aha, bił drugi. Nie będzie nic próbował z tego co widzę. Jest trochę zesrany. Czekajcie. Ha! Proste. Także no, jak widzicie, Katarina działa, jak zawsze. Zresztą strasznie silna postać, także... Jezus Maria, ale las hity oczywiście to gówniane. Dobra, cofniemy sobie. Fizz zmarnował Flesza i Ignite'a, tak? Aha, Lissin na topie, okej. Okay. Lissin na topie, z nim w dżungli. No to trochę lipa. No ale trudno. Gramy sobie pod Medjaya, jak zawsze. Tak myślę, kurde, a może zbuduję sobie to... Tylko ludzie to grają na pierwszy item. To mnie to dziwi strasznie, ale może zagramy. Pierwszy item to i reszta klasycznie pójdzie mi, to chyba będzie nawet nieźle działało, przynajmniej mam taką nadzieję. Nagrywa się to wszystko? Dobrze, nagrywa. W miarę. Dźwięk też ok. Także no, kanał. Co do kanału, no nic nie mam tu za bardzo do powiedzenia. Niedługo, właśnie tak. Jest szansa, jeżeli się utrzyma taki. Jeżeli się utrzymają takie statystyki, że w tym miesiącu, czyli w styczniu. Będziemy w okolicach miliona wyświetleń w ciągu jednego miesiąca, także no to byłoby naprawdę dużo. To byłoby naprawdę dużo, kurde. Dużo hajsu by było oczywiście, ale nie na nowy komputer, rzecz jasna. Kurde, tak patrzyłem różne laptopy, w sensie, bo ja mogę tylko na laptopa, no dlatego nagrywam u Grześka, no bo bez laptopa, no nie wiem jak ja bym to robił, ale... No i kurde, drogie są takie sprzęty. No ale wiecie, no jakie sobie dam radę. Nie przejmujmy się za bardzo. Chyba pójdę pod 45%, znaczy 40 CDR-ów. Chyba 45% nie wziąłem tego builda. O ja pieprzę. Ja pieprzę. Bardzo dobra akcja. Tak się właśnie traci staki na Medjaju. Pieprzyć to. Czym wyjść z brązu? Oczywiście trzeba się wpieprzyć pod tureta na czwartym levelu. No przynajmniej na topy sobie poradzili w miarę. Także wiecie, oczywiście moja technika w czym wyjść z brązu to poleganie na sojusznikach, żeby oni was wykierowali. Kurde, powinienem to przewidzieć, że on użyje swojego E. Nie wiem, czy Xin nie... Nie, on nie ma w czym na szczęście, ale po prostu nie chciał gankować do tego, oczywiście, repot Xin. Ignite, on chyba już to ma. Nie jestem pewny. A gościu będzie grał defensywnie teraz. Cholera. To jest problem. Pierwszy sobie Q pomaksujemy oczywiście. No nie mogę się z nim napieprzać. Będzie uciekał przede mną. No trudno, no po raz hitujemy. Mam tyle raz hitów co on, także no nie jest najlepiej. No
spoko, starajmy się po prostu, żeby on tracił moby. Tyle. No to jest dobra technika, jeżeli właśnie macie takie coś jak ja tutaj, że gościu po prostu, wiecie, no nie podchodzi za bardzo do farmy, no to no co będziemy mogli się pchać do mordy? Poczekamy, aż sobie straci sporo farmy, no wtedy zdesperowany rzuci się na tą farmę, a wy go zabijecie po prostu. Całkiem sporo mu zadajemy, widzicie? Dajwujemy go. O nie, czy ty padłeś? Ha! Nice. Serio? Nie wierzę w to. O Boże! 2-1 Fizz. Ops. Dobra, nice. Zabiliśmy go, to jest ważne. Aha. Fuck. Kurde, gdybym miał ze 100 HP więcej, może bym go chwilę przytrzymał na tym, potem podszedł w to. Wtedy by może coś wyszło, tak? Co to? No lipa, lipa. Ale trudno, nic się nie stało. Idziemy sobie to longsword. Kurde, to jest akurat słaby, że longswordy tutaj są. Miałem 0 stacków. No wiecie, no Katarinę strasznie rzadko gram, także nie wymagajcie za bardzo skilla. Poza tym, jeżeli ktoś ogląda ten kanał, właśnie statystyki z ostatnich 28 dni, no to wiecie, taki statystyczny ten kanał, mówią o tym, że 65% chyba ludzi nie zostawia subskrypcji, także to się bardzo powiększyło ostatnio. Także zostawcie suba, jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale. Niechże się opowiedzą tutaj. Tak, zostawcie suba. Bo mnie nie słuchają, także... Zostawcie suba na kanale, jeżeli jesteście tu pierwszy raz. Bardzo, bardzo miła rzecz. Cholera, gość. Dobra, ważę, że ten dostał typek w mordę. On nie wiem, czy on nie ma ulti, także trzeba uważać. Ja mam Longsworda, także dobry build. O fuck, on był już 7. Cholera, nie odbiło się w niego, serio. Dobra, postarajmy się zhitować tyle. Bo nie mam tu za bardzo dużo roboty więcej. To sobie dodamy. 7 level, ok. On jest trochę przede mną expem niby. Dobre. Wiadomo jaki. Dobra. Nie wiem, cholera, co ja tu robić za bardzo na nim. Nie wiem, tak się zastanawiam, czy on jeden na jeden mnie zgniecie szybko. Serio? No nie wyszło? Ops. Nie, dobra, nie skoczymy z tego nożyka. Czyli się mógłbym niby wyskoczyć za chwilę, ale no ja dwa hity od turetem przyjęło, no a to jednak... No to nie jest mój cel jednak. Nie wiem, gdzie ten Xin, cholera. Czy on się nie zaczai na mnie za chwilę? O, Infernal Ray. Jax powinien zrobić tego Infernala już. Przecież nie, on nie ma żadnych hitemów. Już zastanawiam się. Dobra. Ale stracił te moby, także wygrywamy trochę mobami. Tu jest. Dobra. Czy on ma swoje E? Dobra, wyszło. Ja pieprzę. Nie wiem, czemu sfreszowałem tak naprawdę, ale jak wyszło, to wyszło, tak? Nie ma co się pieprzyć. Pójdźmy na bota. Chociaż nie, no bez ulti to nie wiem, czy coś zrobię tą katą tak naprawdę. Ale jak widzicie, no kurde, kata jest całkiem silna, jak tam całkiem przyjemnie się nią gra. Także tą nową, w sensie, no tą starą się trochę inaczej grało. Jednak wystarczyło no dużo mniej zrobić, żeby zabić. Ale też się przyjemnie grało, jak się oglądało Silva HD, HD. Zależy, jak się tam mówi, jaka wymowa. Wiecie, różnie się ludzie czepiają. Czekajcie, mam Ignite'a w sumie, może to wyjdzie. Tylko czy oni mają tu Warda? Pewnie mają, bo ona tak się odsuwa. Co nie miałem na dżungli? Morgana. Aha, cofnął mój support, także ja też cofnę. Kupię sobie tego...
Sejmitara. Kupię sobie to i no i nic więcej, bo nie jest więcej mnie nie stać. Dobra, idziemy dalej. Tak myślę nad buildem, jaki tu kupić. To może Relay? Nie wiem, czy to lecieć w sumie. Chociaż poleciłem sobie te cooldowny, to nic nie daje cooldownu. To daje... Aha, to też nie daje cooldownu. Idź tutaj, gościu! Ja pieprzę. Serio, typie? Dobra, wyszło nice nawet. O, masz asystę nawet, tylko... Myślałem, że on mi odskoczy jakoś ze swojego E, dlatego użyłem Ignite, a tak naprawdę to nie było potrzebne. A myślałem, że mnie jakoś może ograć. O Boże, to mi wyszło. Cholera, mogę przecież Sejmitara na nim użyć zamiast mojego Ignite. To było słabe bardzo, ale trudno. Przejdźmy się na topa. Mam blue buffa przynajmniej, także spoko. Okej, okay, czyli gościu wie, że ja idę. Nie miło bardzo. 1-0 Xim. Mnie wtedy zabił. Dobra, tylko mnie zabił. Ma 27 farmy. Bardzo dobra farma, typeczku. Jak ty na tylko stanie w dżungli. No, dostał tym. Nice. Trochę bije w sumie tym Q. Czekajcie, jesteśmy już na tego. Kurde, mogłem cofnąć w czasie, gdy Fizz nie żył. Teraz to ja już nie mam nic do roboty. A cofnę sobie teraz, pieprzy. No to padliście. Drugie E oczywiście pomocujemy. Aha, dobra, oni się tam nie biją z nimi za bardzo. Okej, okay. Lee Sin przegrał w luj na topie. No takie czym więc biorąc, zostaną zawsze dosyć krótkie te gry. No ja raczej nie będę za bardzo starał się przedłużyć takie gierki, no bo jednak... No nie o to tu chodzi. Nie o to tu chodzi, tak jak zazwyczaj w moich grach chodzi o przedłużanie. Tutaj no nie do końca, nie do końca. W sensie o przedłużanie. Chodzi o to, no po prostu w krótkiej grze nie da się zrobić na przykład 6 razy infi jakiś champion, także wiadomo. Jednak trzeba trochę przedłużyć taką grę. On poszedł na blue swoje, ja tam biegnę. Trochę lipa. Nie, dobra, on to zrobi szybko. Może się na to jeszcze nie rzucił. Starajmy się w to wierzyć. Czy on mnie zabił na sobie? No, kurde, no. Pff, łatwo. Jezus Maria, dobra ta postać. Nice. Kurde, double kill na bocie, proste, 6-2, tylko nie mam farmy. Cholera, teczku. Całego złapiemy, któregoś zniknie pewnie. O kurde, duży zadaje. Report Fizz, 0 SS. Przecież mnie widzieli na tym bocie, to jest trochę słabe. Tego co oni mówią, no ale... Mam... Kurde, ten Toxic jaki ma krótki cooldown. Ile on ma sekund? 40, okej. Okay. To zazwyczaj takie itemy mają 60 albo 45, to w sumie aż takie dużej różnicy nie ma, no ale... Jakoś mi się krótko to wydawało. Przed chwilą go przecież zabiłem typka. Dobra. Fajne to jest E, strasznie fajne się rzeczy da robić z tym E. W sensie cooldown oczywiście przychodzi, jak użyjecie na swoim nożyku, czy jak to nazwać, na swoim Q, który upadnie na ziemię. Wtedy naprawdę ładnie to działa. Uważajmy lepiej. Tylko jeżeli poszedł do wardów się nie da zaskakiwać, no ale coś za coś, wiadomo. Do nożu się da, do warda się nie da. Dobra, chyba nie będę stał na siłę. Tu słabe, tak? Dobra, nie wpieprzajmy się za bardzo. Mam 10. Aha, 10 staków na ty. Dobra, to mogę sobie cofnąć po Medziaja.
oczywiście miałem Infernala, bo nie gram tego. Zawsze jak nie gram full AP ani nic, no to mam nadzieję. Dobra, lecimy. Dobra, prosta ta gra, że ja pierwszy 8-2. No, Katarina czy Wyzboros? Bardzo dobra postać, kurde, Grzesiu. Nie? Kata Sałata. No, Kata Sałata. W trzecim sezonie działała, w siódmym tak samo działała. Bardzo dobrze. Kata Sałata. Zapomniałem to powiedzieć. Najlepsza nazwa dla Katariny. Kata Sałata. Co tu się dzieje? Wziąłbym sobie to blue w sumie. Chris Boxten, jaki maniki. Surplis. No pewnie 20 minut ta gra, no ale ostatnio czym wyjść z brązu, wszystkie trwają 20 minut akurat, więc no co no. Są farta, że się trafiają. Nie dość, że dobrzy sojusznicy, to jeszcze słabi przeciwnicy. Tak. Wszystko na raz. Na to. Patrz jaki lifestyle mam dzięki temu mojemu Hextechowi. No też fajnie to nawet działa z tym lifestylem. Jezus Maria, jaka to jest OP. Boże. Ja wiedziałem, że do Trisana to będzie szła. Gdzie ona jest? To ona poszła spać w mordę? Jeszcze dwa. No co mogę powiedzieć? No po prostu dobrze poszła gierka. Dobrze ostatnio się ta seria Czym być z brązu jest bardzo dobrze oglądana. To mnie to dziwi, bo zazwyczaj to ona była taka, wiecie, taka... Tam czasem ktoś obejrzał przy okazji. I tak to, kurde. Wygląda ona bardzo ładnie. Warto używać tego E, zanim się użyje do tego, no bo przecież to są dodatkowe obróżnia w krótkim bardzo czasie. Czekajcie, on będzie szedł tu w dół na pewno. Tak, boż. Liczyłem. Mnie nie widział przecież. Co? Widzieliście tam? Co to było? Aha, bardzo ładne kill użyłeś. Myślałem, że zaskoczysz już do tego, jak już... Czekaj. Aha, dobra. Nie wiem, czy on skoczy tak. Z tą fleszą, czy mi się wydawało? Fuck. Fuck, mogłem użyć W przecież. Ja pieprzy, sope. O nie! Fuck my life! A nie, ja żyję. Jak to możliwe? Jezus Maria, nie wiem jak to możliwe, że ja to... Aha, bo ja się chyba uleczyłem z tego. Jak podniosłem nożyk i uderzyły moby. Chyba z tego uleczyłem, tak mi się wydaje. Nawet nie widzę innej opcji. Ciekawe, czy Xin tu będzie szedł, ale chyba będzie bronił Mida. Szkoda. Zabiłbym go jeszcze, no zobaczyli, ja mam HP. Dobra, już dziwne. No, taka gierka bardzo pozytywna. Bardzo pozytywna gierka, 15-2. No, prawie tyle kili co minut. Kili co fragów, czy bez sensu. Prawie tyle co kili co minut. Także no, bardzo, bardzo miłe. Że w brązie takie rzeczy się udają. Ho, ho! Kto by to widział? A, zabili moich dwóch. No, może nie dadzą sura przynajmniej. No, przydałaby się jakaś dłuższa czynność z brązu, no bo jednak... no tylko early tu jest. Tak naprawdę no, to nie jest też taka gra, że ma uczyć jak grać czempionem oczywiście, ale no to jest taka gierka, która po prostu pokazuje jak łatwo wyjść z tego brązu. No, taka luźna seria, o, która mnie dziwi właśnie dlaczego jest aż tak dobrze oglądana. To jest całkiem fajne. To dobrze jej pomagacie. Jezus, ten Lee Sin, to jego Q. Jezus Maria, Jezus Maria, czy 300 obrażeń? 400 zadaje obrażeń po prostu? The fuck? Nie rozumiem.
Czemu ten item zadaje tyle obrażeń? O fakt, trzeba uważać jednak. Trochę jak dużo się zrobiło. Bardzo ładnie też puszuje taka ta, strasznie ładnie. Dobra. Wszystkiego się nie da zrobić, ale no. Co no, co, pobawić się nie można pod koniec gry. Relaya sobie wezmę. Relay według mnie dobry na KT, zawsze był dobry. Tylko jest minus taki, że on daje mniej HP i mniej AP niż zawsze. Ale to chyba i tak nie zmienia aż tak dużo. Wydaje mi się, że nadal jest dobry na KT. No na pewno na brązie to tam wiecie, no też może działać po prostu. Na wyższym elo może to być gorzej jednak. Ale na brązie jeszcze jak się nafidujecie. To Relay jeszcze wam pomoże, jak będą uciekać. Przynajmniej mam 15 tych steków, to mam jeszcze movementy. 440 movementów. Rudens Echo by się przydało też. Te dwa itemy, no też core itemy na KT. Rudens Echo. No i ten hextek według mnie bardzo dobry. Tak się zastanawiałem, jak to działa. Musiałem tym zagrać, żeby się dowiedzieć. I działa strasznie dobrze, bo nie dość, że macie tu z tego slowa. W sumie to jest takie zastąpienie Relaya trochę, tylko HP nie daje. Tak mi się wydaje, że ludzie budują to, bo ten Relay przestał już tyle HP i AP dawać. Ale jestem pewny. Możliwe, że ten Relay właśnie przez to tu nie pasuje. Ale ja go chyba i tak zbuduję, bo w sumie nie wiem za bardzo co zbudować na tej kacie. A nie przygotowałem, nie patrzyłem żadnych buildów na tą katę, także. Ja pieprzę, widzi. Ja nie wiem, co to było. Po prostu zmiotłem. Jest jak ja się leczę. Jak jest dużo mobów, to już. Po prostu gościa wybuchłem. Tyle. Katasałata. Wbucha. Dobra, weźmy sobie tak. Pamiętajcie, żeby sobie używać na tych mobach tego E. Nie opłaca się chyba na nożyku, tylko dlatego, że no po prostu marnujecie jednak trochę. GGS. Oczywiście. Miss Fortune. Nie jest aż tak źle, tak naprawdę. No patrzcie, jak to zbiera wszystko. OP! No to jest po prostu za silne. O kurde, gość. Myślałem, że będzie próbował mnie zabić, ale jednak nie. Dobra, no na chillku. Dobra, sur, tyle. Taka gierka, króciuteńka. Czym wy z brązu Katarinta, Katasałata. Także no, jeżeli się podoba, stawcie ocenę. Zostawcie suba i tyle. Jutro nowy film, 21. Klasycznie. Na razie.